Was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Znowu zaczynamy rano, jak zwykle zresztą. Czy wy idziecie do szkoły dzisiaj? Czy tak niekoniecznie? Ty nawet nie masz tych lekcji odrobionych. Dobra, idź. Dobra, ty już idziesz, dobra. Co, nauczyłaś się korzystać, czy jak? Coś potrzebujesz? Nie bardzo. Proszę o uwagę, mamuśka jest tylko cała dla ciebie dzisiaj. Ja ci proponuję, idź się chowa. A ja tutaj posprzątam twój kibel. A w sumie nie cała dla ciebie, bo przecież czekamy na dziecko. Zobaczymy, co nam dzisiaj przyjdzie. O Jezu, nie mam imienia. Ale imię na Ele. Chłopak Leon, a dziewczyna Leokadia. Proste, proste. Albo Lianna, Laura. Ja myślę, że ty masz co tu do zrobienia na dole, więc weź coś ugotuj. Nie ugotuj, tylko przygotuj. Jak mi się mylą już te Simsy wszystkie. Łososia zrób. No niemowlę. Bia. No i chłopiec, oczywiście. Już żaden entuzjazm. Po prostu chłopiec. Standard. Ale patrzcie, no patrzcie go. Czemu on ma znowu ten różowy śpioszek? Czy ja tego nie naprawiłam? O rany. Wydawało mi się, że to naprawiłam, ale chyba jednak nie. Albo mi to nie działa, ja nie wiem. Ta gra mnie nie lubi, nie rozumie moich potrzeb. Przynajmniej jest biały. Jest zawsze coś albo... coś, że tak to powiem. Albo biały chłopiec, albo czarna dziewczynka. Czego on jest na... Ja nie wiem. Przecież on powinien mieć niebieskie śpioszki. Ta gra w ogóle nie kuma, o co chodzi. No nie, weź tego łososia, tam dziecko niech sobie leży. Przecież spalisz, no. Teraz możesz iść po dziecko. Nie, jedzenie ważniejsze. Dopiero co schudłaś, uspokój się. W ogóle schudła, nie schudła wcale. To Wolfgang schudł. O, trochę. Nie za dużo. Gdzie ten talerz czepać na podłogę, Natasza? Weź się ogarnij, kobieto. Jak ona mnie denerwuje. Czy ona jest normalna? Jej w ogóle się nie powinno dzieci dawać. Ha. I tak będziesz stała z tym dzieckiem na chodniku, zamiast coś z nim zrobić? Nie mam już do niej słów. Czy ty nie poszedłeś do szkoły? Czy ty naprawdę nie poszedłeś do szkoły? Dlaczego nie mogę za to zganić? Odrabiaj tę lekcję. Jeszcze nawet lekcji nie odrobił. Gówniarz jeden mały. Czy on wrócił z tej szkoły? Niemożliwe, bo inne dzieciaki też by wróciły. Czy jest za wcześnie, żeby miał... Ty już umiesz korzystać? Nie umiesz. No do zobaczenia, do zobaczenia. Wsuwaj to. Smakowicie to wygląda, sama jestem głodna. I patrzcie, dalej nie mogę iść na jogging. Czy ja jestem ślepa? Nie, no nie mogę. Nie mogę, to nie mogę, trudno. No opuścił ten dzień, opuścił ten dzień. Gnojek mały. Już nie mam słów. Dlaczego on jest na różowo ubrany? Przecież jestem zła. Ile razy? Gdzie ta Kamila polazła?
komentarze? Zrobię wam zdjęcie. W ścianie. Wow. O, może tak o. No, ej. Z tymi ścianami głupimi, no. Matkę. Pójdziesz do łóżka normalnie spać. Jak człowiek. Igusia, co ty tu robisz? A może pójdziesz na telewizję albo coś? Bo szybciej ci zabawa skoczy. No, lekcje się same nie odrobią. Chociaż twój brat mógłby za karę odrobić za ciebie lekcję. Bo on dzisiaj nie był w szkole. Więc tak, zrób to. Za karę. A ty gdzie żeś ciepłą swoje tutaj? Nie, to nie są twoje. To są twoje. No widzę, że ciebie ciągnie mocno do szachów. A czemu ty nie pójdziesz do toalety, tylko na kąpie siedzisz w ogóle? Jak to tak? Co ty sobie wyobrażasz? I też do lekcji. No właśnie, siku ci się chce, ale siedzisz twardo przed tym kąpem. Uzależniony jakiś. Chodź tu. Nie no, znowu mi to robi, znowu mi to robi. Nie, nie, ona robi co chce z tym dzieckiem. Ty też chcesz do niej? Nie, ty pójdziesz się umyć. Idź się umyj, Wolfgang. Już, to chodź. Poćwicz sobie jogę, póki wszyscy... Powiedziałam, zostaw to dziecko, niech śpi. No. Co tutaj prysznic wiesz? O, ty sobie malujesz, fajnie. Jednak postanowiłaś malować, tak? Wolisz kreatywnie spędzać czas zamiast... przed telewizorem. A brat ci tu lekcję odrobi, więc spoko. Możesz sobie malować spokojnie. To wydrożysto? O, sporo. Ty tutaj sobie podnosisz rozrywkę też bardzo kreatywnie, bo przy szachach nie marnotrawią czasu moje dzieci. No zobaczcie, jak ja wychowałam mądre dzieci, poza tym jednym gałganem, który do szkoły nie chodzi, nie ty. Gdzie on zniknął? Tu jest. Ten gałgan do szkoły nie poszedł. Ja nie wiem, co oni sobie wyobrażają, naprawdę nie wiem. A ty wyszłaś na balkon. Dobra. No też ci podeszło to do góry, ale nadal słabo. Póki macie czas, to właśnie się tym będziemy zajmować. A ty miałeś zabawki robić dzieciom. Nie, Wolfgang ostatnio jest po prostu fanatykiem czytania książek. I to jeszcze w taki dziwny sposób, jak możecie zauważyć. Moja książka! Moja książka! Nie oddam nikomu! Tak. Wolfgang ma w ogóle w nosie całą rodzinę. On tylko chodzi do pracy i zajmuje się głupotami. Czyli tak, no, wszystko w normie. Już? Co ty masz na nogach? Aha, dobra, masz tenisówki. O, idziesz się zapoznać ze swoim synem.
Tak, niech cię nie zmyli, to ubranko Wolfgang, to jest twój syn nowy. Ech, masakra. Ufam, kurdu. A może to nie był chłopiec? Nie no, był to chłopiec. Just, Tutaj nie widać płci. Nie, no to był chłopiec, bo widziałam dobrze. Ci woda wala. Karm, karm, wychowamy drugiego grubasa. Ta jest tutaj głodna i brudna, więc ją obudzimy. O Jezus, tak strasznie głoduje, żeby nie umarła przypadkiem za chwilę. Patrzcie, ją nie obudzi się. Muszę jej kliknąć. Nie mogę jej kliknąć, żeby się obudziła. Budzisz się? Hello! Nie, ona zapadła w sen wiosenny. Tak na zawsze totalnie. Co stało tu dziecko? Obudź się! Dobra, inaczej to zrobimy. Weź się obudź, Wolfgang. Ona już jest wyspana, czemu tak śpi? Przecież ty głodujesz, dziecko drogie. Przecież ty głodujesz, zaraz mi ciebie zabiorą. A tak ogólnie to moje dzieci, jak tam? Tobie wiem, że ci się podoba ta strzeluga, ale weź się dziecko troszkę ogarnij. Bo rano jeszcze idziesz do szkoły. Co by się chyba łóżka pomyli. Odrobiłeś siostrze lekcje do końca? Odrobiłeś, dobra. Karę odbyta, więc też możesz iść spać. Ty, mój drogi, jak tam? Ty już masz dosyć. A skorzystaj sobie z tego różowego. I ty masz jako jedyne lekcje nieodrobione. Ty się tu dobrze bawisz, więc... dlatego więc skończysz tą zabawę. Natasza. Natasza, tobie też... Tu jest dla ciebie toaleta i jest dla ciebie prysznic. Oraz jest dla ciebie łóżko. Wolfgang? Dałeś dziecku jeść? Jep. Jep. Dziecko jest szczęśliwe. Więc wyrzuć, wyrzuć i wyrzuć. A potem weź to dziecko, które ucieka na dwór. Przez okno z tobą chcę rozmawiać. To jest bardzo logiczne. Powyrzucaj to wszystko. Troszkę posprzątamy w tym domu. Weź tą małą i weź ją połóż tutaj. A sam idź spać. Odrabiasz lekcje? No niestety, musisz siedzieć po nocy jak... Ale tobie oceny się poprawiły, więc... Nic się nie stanie, jak nie będziesz miał do końca odrobionych. Ty już możesz spać. Ty już śpisz. Ty już też śpisz. Ty tu odrabiasz lekcje. Ty tu siedzisz, to idź się pobaw. Zostaw rodziców w spokoju. Rodzice idą spać. No i super. Wszystko ogarnięte, wszystko fajnie, także tak no. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!